Najmłodszym przekazujemy przede wszystkim to, dlaczego pszczoły są tak ważne w naszym ekosystemie, dlaczego powinniśmy sadzić rośliny miododajne właśnie, żeby one mogły przetrwać i co robić, żeby zostały z nami jak najdłużej. Chcemy, żeby dzieci poznały ul od środka, czyli nie tylko jego budowę, właśnie tylko jak wygląda taka rodzina pszczela, czym różnią się pszczoły od osy na przykład, jakie role faktycznie spełniają w swoim życiu, no bo czas życia takiej zwykłej pszczoły robotnicy jest bardzo krótki, a jest bardzo intensywny, czyli zaczyna od takich podstawowych obowiązków ulu, jak sprzątanie, dbanie o młode pszczoły, które się akurat urodziły, o dokarmianie królowej, o pilnowanie tego, tak jakby bycie strażniczką tego miejsca, żeby żadne inne szkodniki się do ula nie dostały. No i żeby to, co one w tak krótkim czasie robią i jak ważna jest ta rola, żeby jednak dzieci zrozumiały, bo nie każdy z nas wie nawet, jak wygląda pszczoła. Nie wie, jak ją rozróżnić, dlaczego ma tylko jedno żądło i w sumie dlaczego umiera, jak go wykorzysta. A myślę, że ta edukacja jest dzieciom potrzebna, no bo przyszłościowo, patrząc na to, co u nas się dzieje i z roślinami, i w jaki sposób pozyskujemy niektóre owoce czy warzywa, no to jednak wpływa na całość naszego życia. I zacznijmy od tych początków, jak o to zadbać, aż do momentu zbiorów, czyli do miodu, do różnych produktów pszczelich, które wykorzystujemy nie tylko do jedzenia, bo te produkty pszczele teraz są wykorzystywane i w kosmetykach, tak, i w maściach, tak jak kit czy propolis inaczej zwany, gdzie to wszystko za starych, dobrych czasów spełniało tu swoją funkcję w życiu i dawały radę, więc myślę, że powinniśmy do tego wrócić.